Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy Hotelarstwa. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W trakcie tego filmu zapoznasz się z przykładami podziału turystyki według różnych podmiotów oraz kryteriów. Turystyka obejmuje działalność osób podróżujących i pozostających poza swoim codziennym środowiskiem nie dłużej niż jeden rok w celach wypoczynkowych, służbowych lub w innych celach turystycznych. Światowa Organizacja Turystyki wyróżnia trzy zasadnicze kategorie turystyki. Pierwszą z nich jest turystyka krajowa, obejmująca podróże mieszkańców po własnym kraju. Druga kategoria to turystyka wyjazdowa. Obejmuje ona przyjazdy do danego kraju osób, które na stałe mieszkają za granicą. Ostatnią, trzecią kategorią turystyki wyróżnioną przez Światową Organizację Turystyki jest turystyka przyjazdowa. Obejmująca wyjazdy mieszkańców danego kraju za granicę. Z połączenia trzech zasadniczych kategorii turystyki krajowej, wyjazdowej i przyjazdowej powstały inne formy turystyki: turystyka wewnątrzkrajowa, narodowa i międzynarodowa. Turystyka wewnątrzkrajowa obejmuje wyjazdy turystyki krajowej i przyjazdowej odbywające się na terenie danego kraju. Turystyka narodowa obejmuje turystykę krajową i wyjazdową dotyczącą obywateli danego kraju podróżujących po swoim kraju i za granicę. Turystyka międzynarodowa łączy w sobie turystykę przyjazdową i wyjazdową. Przedstawione formy turystyki mogą odnosić się zarówno do mieszkańców danego kraju, grupy krajów, jak i każdego regionu geograficznego czy miejscowości. Z punktu widzenia organizatorów turystyki i podstawowymi kryteriami podziału turystyki są charakter przemieszczania się oraz ilość odwiedzających miejscowości. Zgodnie z tymi kryteriami wyróżnia się turystykę pobytową i turystykę wędrowną. Turystyka pobytowa polega na przemieszczaniu się turystów z miejsca stałego zamieszkania do jednej miejscowości, w której realizowane są podstawowe cele wyjazdu. Przykładami turystyki pobytowej mogą być w czasy pobytowe, kolonie, pobyty sanatoryjne czy biwaki i tym podobne. Turystyka wędrowna, zwana inaczej wycieczkową, polega na ciągłym lub etapowym przemieszczaniu się turysty oraz odwiedzaniu różnych co najmniej dwóch miejscowości. Przykładami turystyki pobytowej są wycieczki, obozy wędrowne czy pielgrzymki. Kolejne podziały turystyki związane są z kryteriami czasu trwania, formy organizacji wyjazdu, środka transportu, okresu wyjazdu i pory roku, regionu koncentracji, czyli kierunku, rodzaju zakwaterowania, a także liczby uczestników oraz ich wieku. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.